W listopadzie 2023 roku dzięki Fundacji Oczami Nieba ukazała się książka Wojna naszych czasów, poświęcona ofiarom wojny w Ukrainie. W książce, która jest wspólnym dziełem zaangażowanych dziennikarzy Marii Kądzielskiej-Koper, Tomasza Piechala, Arlety Bojkę oraz Michała Jana Owerczuka, znajdziemy reportaże z domowej noclegowni, przedstawiające świadectwa Ukraińców, którzy musieli opuścić swoje domy i trafili do Polski, aby szukać schronienia przed terrorem. Bohaterami książki są mieszkańcy noclegowni, którą stworzyli założyciele Fundacji Oczami Nieba z pomocą członków Wspólnoty Jerozolimskiej w przestrzeni Kościoła Matki Bożej Jerozolimskiej na ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Wojna naszych czasów to jedna z pierwszych odpowiedzi na zmianę rzeczywistości, w której przyszło nam żyć po 24 lutego 2022 roku. Obecnie autorzy publikacji przygotowują kolejne rozdziały książki. Będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Wojna naszych czasów, która tak naprawdę była jedną z pierwszych reakcji na tę rzeczywistość nową, którą zastaliśmy w 2022 roku. Tak, Wojna naszych czasów to jest opowieść o wojnie na Ukrainie, ale również o polskiej pomocy na rzecz Ukraińców, na rzecz uchodźców z Ukrainy, przede wszystkim matek z dziećmi. To jest opowieść o domowej noclegowni na Łazienkowskiej 14, prowadzonej głównie przez Fundację Oczami Nieba, ale wraz z innymi wspólnotami, które się spotykają też właśnie tam we wspólnotach jerozolimskich i oczywiście dzięki ofiarności i pomocy samego klasztoru, braci i sióstr, którzy tutaj przeor Ireneusz i przeorysza Joanna, którzy się zgodzili, którzy udostępnili prawie 1000 m2 przestrzeni dolnego kościoła już właściwie w pierwszych miesiącach wojny, aby stworzyć tam przestrzeń jakąś, żeby ludzie mogli nocować. I wtedy właśnie powstała idea noclegowni na Łazienkowskiej 14. Zainicjowała ją w dużym stopniu Agnieszka Kawiorska, aktorka. Ona tak naprawdę w pierwszych miesiącach ciągnęła ją jako inicjator, ale była tam ogromna liczba wolontariuszy, którzy poświęcili naprawdę miesiące swojego życia. Na przykład Łukasz Wierzejski, Agata Diaczenko, mnóstwo innych osób, które trudno jest w tym momencie wymienić każdą z nich, dlatego że każdy przynosił jakąś swoją małą cegiełkę. A w tym momencie noclegownia jest otwarta już prawie 2 lata. Prowadzi ją właśnie Fundacja Oczami Nieba. I co ciekawe, noclegownia jest cały czas otwarta i cały czas jest pełna osób. W zeszłym tygodniu było tak dużo osób przyjechało, również i to rodzin z 4 dzieci, 5 dzieci, że trzeba było pościelić nawet kanapy w bawialni. Więc ta potrzeba jest ogromna, dlatego że teraz sytuacja na Ukrainie się jeszcze zaostrzyła. Miejsca, które wcześniej były bezpieczne, już nie są bezpieczne. My opowiedzieliśmy i opublikowaliśmy naszą książkę w listopadzie. To jest zbiór 10 historii. Ja jestem współautorem razem z Arletą Bojkę, Tomaszem Piechalem, Michałem Owerczukiem przy fantastycznych i fenomenalnych zdjęciach Kuby Szymczuka. No i właśnie w tej książce znajdziemy historię ludzi, którzy dotarli na Łazienkowską i zgodzili się też opowiedzieć swoje historie, bardzo przejmujące. Ta książka, chcieliśmy pokazać jej trzy wymiary tego konfliktu. Pierwszy wymiar to oczywiście są właśnie historie ukraińskich uchodźców. Ludzi, którzy przyjechali tutaj, często pierwszy raz w ogóle opuszczając granice Ukrainy. Ja opowiadałam historię Wiktorii, której mąż jako element straży, jako osoba w straży granicznej chronił elektrowni w Czarnobylu. I został pojmany w pierwszych dniach wojny i 18 miesięcy przebywał w niewoli. Na terenie Rosji. I ona nie wiedziała, czy on żyje. Przyjechała tutaj do Warszawy ze swoim dzieckiem, żeby ubiegać się o wizę kanadyjską, żeby uciec następnie do Kanady, do swojej dalszej rodziny. Ale biurokracja kanadyjska jest tak świetnie skrojona pod wojnę, że bez zgody ojca ona nie mogła przez bardzo wiele miesięcy otrzymać wizy dla syna, a argument, że ojciec jest niewolny i nie wiadomo, czy żyje, no nie trafiał bardzo długo do urzędników kanadyjskich, którzy chyba już po prostu zapomnieli, czym jest wojna. Ale też staraliśmy się pokazać tą ogromną ofiarność Polaków i postawę, która jest
wydaje się naprawdę fenomenem na skalę europejską, dlatego że my w Polsce potraktowaliśmy tę wojnę po części również jako naszą wojnę i otworzyliśmy nasze domy dla uchodźców, a w tym momencie również działa i też to miejsce, żeby stworzyć tę noclegownię. Ta noclegownia jest absolutnie fenomenalna, dlatego że jest to miejsce domowe, gdzie ludzie mają się poczuć jak u siebie w domu, żeby są kanapy, są dywany, są prysznice, są łazienki, są miłe koce, są zabawki, jest kuchnia, w pełni wyposażone lodówki, jest również pełne wyżywienia. Ale żeby ta noclegownia mogła działać, i to mówię bardzo szczerze, ta książka też powstała po to właśnie, żeby zwrócić uwagę ludzi, że ta pomoc jest potrzebna. I ta pomoc jest potrzebna w takich wymiarach, potrzebna pomoc finansowa, żeby opłacić prąd, ogrzewanie właśnie w tym klasztorze. Jest potrzebna pomoc wolontariuszy. Wciąż, cały czas, w czasie weekendu możecie przyjechać, zorganizować dzieciakom 2 godziny warsztatów, albo wziąć je do kina, żeby na przykład rodzice trochę odpoczęli, albo przywieźć jakieś dobre, fajne jedzenie, upiec ciasto, przywieźć ładne ubrania, które można się podzielić z ludźmi, którzy właśnie przyjechali, w szczególności, że w tym momencie przyjeżdżają ludzie z terenów okupowanych, czyli z terenów, które są już zajęte przez Rosjan, a można uciec z nich tylko przez terytorium Rosji, na rosyjskich paszportach, przy pomocy też różnych fundacji, które pomagają. Jest to skomplikowany proces, który trwa bardzo wiele dni, czasami tygodni. Ci ludzie najczęściej biorą takie minimum, które mogą wziąć, a i tak celnicy na granicy rosyjskiej, potem białoruskiej okradają ich z wielu rzeczy. Trzeba również płacić ogromne łapówki. Ale ta wojna cały czas trwa. I tym trzecim wymiarem, który chcieliśmy pokazać w tej książce, to jest takie podwójne życie, którym żyjemy w tym momencie w Warszawie i w ogóle w Polsce. Życiem wciąż jakby normalnym nas, Polaków, którzy mamy biznesy, nasze normalne, codzienne życie i też nie można być cały czas na pierwszej linii frontu. Ale tych Ukraińców, którzy żyją takim życiem podwójnym, z ciałem często tu, albo jadąc gdzieś dalej na zachód, a sercem wciąż na Ukrainie. Ja teraz piszemy kolejne rozdziały i rozbudowujemy tę książkę o 4 dodatkowe rozdziały. I przygotowywane jest tłumaczenie tej książki. Tak, na język angielski. Chcemy dotrzeć do odbiorców anglojęzycznych na całym świecie, żeby pokazać zarówno horror wojny, ale również tę wielką i niesamowitą postawę Polaków. A w przypadku naszej noclegowni ta postawa bierze się z postawy wiary, z tego, że ona znajduje się w kościele, w klasztorze i jest to zderzenie między sakrum i profanum. Żeby przejść do noclegowni, trzeba przejść obok ołtarza, widzi się najczęściej wystawione tam na 24-godzinną adorację Najświętszy Sakrament. Jest to zderzenie. Dzieciaki się bawią pod wielkim pomnikiem Jezusa, czy na patio są figury, czy to Marii, czy Jezusa, czy świętych. Czasami nawet widać, jak jakieś dziecko przytula się do takiej figury właśnie świętego, czy Pana Jezusa. I jest w tym jakiś taki element duchowy. Co dla Ciebie, jako dla dziennikarki, współautorki tej książki, jest najważniejsze w tej inicjatywie? Przede wszystkim szczerość i autentyczność. Jest to autentyczna, niesamowita postawa tych wolontariuszy, Fundacji Oczami Nieba. W tym momencie Tomasz Kawiorski, Ola Malejonek-Kawiorska, Agata Diaczenko, która jest też cały czas tam, ale również Oksana i Jana, czyli dwie matki z Ukrainy, które na stałe mieszkają w klasztorze i opiekują się noclegownią. I tego się nie da zrobić bez darczyńców, dlatego prosimy o pieniądze, prosimy o pomoc, cały czas o wolontariuszy, o otwartość serca, o wszelkiego rodzaju inicjatywy pomocowe, o przywożenie darów, dlatego że nie damy sobie rady bez tej pomocy.